Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Assassin's Creed Origins i dzisiaj udajemy się do naszej żony. Pamiętacie, w poprzednim odcinku rozwaliliśmy dwóch typów, którzy jej zagrażali, a tak więc dzisiaj nie pozostaje nam nic innego jak pójść do niej i powiedzieć jej o tym wszystkim. My dearest. This Nick and Gennadios are dead. It was Eudorus. He died flailing in the baths. I wish I had been there. Zadanie wykonane. Była to, wiecie, taka misja bardziej w postaci cutscenki tylko. I pewnie znowu się przenosimy do Animusa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Charakterystyczny motyw z tym związany się pojawił przed momentem. Dokładnie. Dee. Hey, I was wondering if I should pull you out. Your adrenaline and BP are elevated and it's affecting your heart rate and hormonal markings. Serotonin and oxytocin in particular. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? Bayek's wife. I can feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no! If you do it there, well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. What is it? The bleeding effect is leading me to Aya. Oh, great. More fuel for your superhero complex. Faktycznie, coś tutaj mamy. Zwróćcie uwagę. She's down there. My turn for a leap of faith. Leap of what? You're in no condition to do any leaping. Czyli co, ja tam po prostu mam normalnie wskoczyć, czy jak? Sprawdźmy. Oh fuck! No nieźle. Teraz czekajcie. Wypłynę sobie na powierzchnię, bo to jest tutaj. Damn, that's cold. Still haven't found Aya. Nie wiem, czy pamiętacie, ale poprzednio jak tutaj byliśmy, to zaglądałem w to miejsce z ciekawością i spodziewałem się, że przy takiej wysokości nie będzie nam dane tutaj wskoczyć i zobaczyć, co jest tutaj w tym miejscu, ale jednak się myliłem. Wejdźmy w interakcję z tym obiektem. So, Ms. Marvel, did you find what you're looking for yet? I was right, she's here. There you are, thank God. I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Leela. We need to report. Not yet. Not yet? So when? Well, I can't chew my way out of here. Czy mi się wydaje, czy będziemy mogli wejść w ciało Ai i pograć sobie nią? Chyba tak. Zaraz się przekonamy. What are you doing now? Climbing. And it's hard, so uskuti, will you? Fine. Let me know when you get to the top. Wspominałem wcześniej, że troszeczkę Assassin przypomina mi Wiedźmina. Widziałem, że kilka osób się ze mną zgodziło. Teraz mamy mały smaczek w postaci Tomb Raidera. Zobaczcie sobie. Możemy też dołem iść, ale też i górą. Albo i nie, czekajcie, pójdźmy tędy.
No jakby nie patrzeć, troszeczkę to klimatem przypomina, nie? Uncharted, Tomb Raidera. Którędy teraz? Chyba tędy. Dobrze, że mamy tą możliwość wspinania się po skałkach. Bo inaczej. I took a DNA sample from Aya. I want to see your memories. Look, I get that you're excited, but the more risks we take, the worse things could go for us. It's my dream on the line here. Let me do this my way. Damn it, my papers went everywhere. Whoops, anything important? Yeah, the notes on the Animus. Bo inaczej byśmy się tutaj nie mogli wspiąć na górę. Okej. Teraz którędy? A, jesteśmy już na miejscu. W ogóle tak wracając do tych nawiązań, o których wam mówiłem, chciałbym wam pokazać jedną bardzo fajną rzecz. Taką ciekawostkę, bo przejrzałem sobie komputer naszej tutaj bohaterki i natrafiłem na bardzo fajną ciekawostkę. Nie wiem, czy teraz gra mi pozwoli na zerknięcie na to, ale zaraz, jak będę mógł, to wam pokażę to. Adding Aya's DNA to the chamber. It'll take time to sequence. You won't be able to sync with her memories right away. Layla, something else you should know. Since you're mixing gene sequences in an uncontrolled manner, the transition between memories will likely be unpredictable. I'm comfortable with unpredictability. Yeah? Well, I'm worried. You always are. Okej. Zaraz sobie tutaj wejdziemy i będziemy kontynuowali przygodę w czasach starożytnych, ale zobaczcie, wejdźmy sobie do komputera. Tutaj wam pokazywałem jakiś czas temu, no, informacje, które mogliśmy tutaj natrafić, bo pokazywałem wam tutaj folder dokumentacja. Mamy też tutaj zdjęcia. Ja wam je pokażę. Wyglądają te zdjęcia troszeczkę jak, wiecie co, jakby były przerobione w Photoshopie. Zwróćcie uwagę, że ta twarz jest tutaj dosyć nienaturalna. Pokażę wam te zdjęcia w formie takiej ciekawostki, bo mówiłem, że jak będziemy tutaj przychodzili, to będę wam starał się pokazywać jakieś kolejne nowe rzeczy, żeby też za długo tutaj nie przysiadywać. Ale powiem wam tak, gdzie to było? Akta zaginionych. To nie tutaj. W jednym z akt było nawiązanie do innej gierki od Ubisoftu, więc tak chciałem to pokazać wam w ramach, po pierwsze, ciekawostki, ale też jednocześnie w ramach takiego, wiecie, nawiązania do tych porównań, o których mówię. Nie, to nie tutaj. Musimy pomału przesiedzieć chyba wszystkie foldery. Przy okazji sobie możecie to poczytać, zatrzymać sobie na YouTubie. O, zobaczcie. Przyznaję, trudno powiedzieć, co się tu dzieje. Na podstawie tego, co widać w nagraniu kamery, można stwierdzić, że rejestracja należy do samochodu wynajętego przez Oliviera Garnet. Sylwetka faktycznie go przypomina, ale nie jest to, mówiąc delikatnie, jego najlepszy profil. Oczywiście to wszystko spekulacje, bo oficjalna wersja głosi, że nigdy nie dotarł do Chicago. A ja wiem, że to nieprawda. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Jest to postać z Watch Dogs 1. Jak oglądaliście serię lub sami graliście, to pewnie kojarzycie. Mega fajna sprawa. No i to było tutaj, tak? Czekajcie, tak. To jak już tutaj pokazuję wam te akta zaginionych, to pokażę wam jeszcze te foldery, żebyście sobie zobaczyli, poczytali. Bo mówię, będziemy w tym animusie pewnie jeszcze nie raz. Tutaj Desmond, którego też powinniście kojarzyć. Będę wam pokazywał tutaj różne rzeczy. Za każdym razem, jak będziemy wchodzili. A już niewiele nam zostało. Pokażę wam jeszcze to. No i zostały nam w sumie tylko te foldery jeszcze do pokazania wam i te tutaj. A tak więc to podczas kolejnego wejścia do Animusa będzie pewnie jeszcze sporo okazji ku temu. Lecimy. Tak, wracamy. What is it? The snake. What if he was not the last?
Of course he was the last. They are all dead. Justice is done. If there's any question, Apollodorus will know. He knows all. Where will I find this man who knows so much? He is with Cleopatra. But find his man first near the Hippodrome. Hey! I'll tell Phanos that Gennadios is dead and meet you later. Enjoy the Hippodrome. Don't lose all your money at the races. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać spotkania z Kleopatrą i mam nadzieję, że będzie nam dane wykonać to jeszcze dzisiaj. Znaczy wykonać misję, tak, ale i też przy okazji spotkać się z nią. Medjay Egiptu, sugerowany poziom 12. Okej, okay, oznaczmy i spotkajmy się. Gdzie to jest? Jest to gdzieś daleko? Nie, 700 metrów, tak więc zejdziemy sobie na dół, weźmiemy sobie konia i pojedziemy tam koniem. Przy okazji pokażę wam tutaj ulicę Aleksandrii. Zobaczcie sobie, jak one wyglądają. Mamy piękny dzień, tak więc będzie wam co pokazać. Puścisz nóżki, ty bratyn. Proszę bardzo, płotka przyjechała, wsiadamy, jedziemy. W ogóle... A nie. Myślałem, że tylko ja jeżdżę koniem, wszyscy na wielbłądach, ale tam jakieś koniki inne były. Natomiast no nie oszukujmy się, mój koń zdecydowanie wygląda najlepiej. Najlepszą prezencję ma... A! Dobra. To jest miejsce, gdzie ostatnio rozwalałem rywali. Przejedźmy sobie tędy. No niestety naruszyłem ich teren, tak więc nie dziwię się, że mnie atakują. Przejedźmy sobie jakoś tędy, to jest gdzieś tu, 400 metrów, dobra. Czekajcie, ja spojrzę tylko na mapkę, jak to się tu prezentuje, teraz... Okej, okay, dojedziemy, teraz w prawo i tam będzie wjazd do miejsca docelowego. Mam tylko nadzieję, że spotkamy dzisiaj Kleopatrę. Kurczę, nie mogę się tego naprawdę doczekać. Okej, okay, cel jest blisko. Użyj orła. Tak też zrobimy. Okej, okay, tutaj jak widzicie jest nasz cel. Ale zwróćcie uwagę na to, jak genialnie wygląda ta arena. Niczym areny z Asterixa i Obelixa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka jedna część filmu, gdzie właśnie ścigali się na czymś takim, niemalże identycznym. Takie rydwany, które ciągnęły konie. Nawet chyba Michael Schumacher brał udział w tym wyścigu. I niby Ferrari w wersji starożytnej ścigał się właśnie po takiej arenie. Ale to genialnie wygląda, no epicko dosłownie. No ale okej, wyjdźmy stąd i lećmy do naszego celu. Konika zostawimy sobie w tym miejscu, żeby tam nie wjeżdżać. Chociaż pewnie byłaby taka fizyczna możliwość. Wmieściłby się tutaj. I'm back. Aya sent me to speak to Apollodorus. Shh! I'm sure you can appreciate that my master takes precautions concerning those he meets. I have a question only he can answer. I will tell him you seek his counsel, and that Aya recommends you. Wait for tonight. If he sees fit to meet you, you'll be found near the lighthouse then. Until then, the Hippodrome's commemorating one of its greatest racers. Plenty of drinking and festivities, along with the races themselves, of course. If that appeals. Okej.
Czyli tak, musimy się dać na miejsce i potem sobie przeskipować dzień. Tylko powiedzcie mi, gdzie to dokładnie się znajduje. Gdzieś tutaj, na samym końcu. Okej, zaznaczmy sobie. Może zawołajmy konika naszego, żeby było szybciej. Tych terenów jeszcze nie odwiedziłem. Aj, on się chyba zawiesił. Oj, biedulka. Wiecie co, wezwę go tutaj. Teraz? O, proszę, jest, jest przy nas. Myślałem, że do nas nie przyjdzie, ale w tych terenach jeszcze nie byłem, więc z ciekawości sam sobie je chciałbym obejrzeć, jak to wszystko wygląda. Pojedziemy sobie na koniu, nie będę wam tutaj nic skipował. Okej, jesteśmy na miejscu. Tutaj widzę jakiś osiołek. Co to za osiołek jest? Co ty, osiołku, wozisz ciekawego? Kurde, ale słodziak. Widzę, sam tutaj pozostawiony. Nie wie chyba, co sam ma robić, bo tak kręci się wokoło. No dobra, mniejsza z osiołkiem. Poczekajmy sobie na niego. Musimy oczywiście przeskipować do nocy. Bardzo fajnie to wygląda, to skipowanie dnia, nocy. Zobaczcie, taki fajny timelapse się pojawia. A jesteśmy na miejscu. Apollodoros. You there! Are you here to kill me or to be my friend? Friend. Bike of Siwa. Ah, then your help, please. You are Aya's Magi. Any other survivors? Only Damastis. They took him prisoner. And the scroll? What of the scroll? Damastis had it. That ass Damastis should have destroyed it. Cleopatra owes you much. Can you get to a healer by yourself? I've killed Eudoros. Huh? Well done. He was the snake, yes? Man-to-man, Bayek, there is much you have yet to understand. Man-to-man, I need an answer. I must take the measure of you first. Rescue Damastis and recover the scroll. And then I will know if you're the man that Aya claims you to be. Where is this Damastis? He should be on the docks in Canopus Harbor. I can't risk that someone reads the scroll he carries. Okej, pożyczymy sobie od ciebie łódkę, bo będzie szybciej tam się przeprawić. Ogólnie pływałem sobie troszkę w Assassinie i muszę wam powiedzieć, że to pływanie jest tak wolne, że nie opłaca się po prostu pływać normalnie, bez łodzi. Nawet na taki mały dystans. Szybciej bym pewnie przebiegł całą okolicę. O, fuck. No to się wpakowałem, znowu nie zauważyłem, że to jest zastrzeżony teren. Dobra, wyjdźmy to i ucieknijmy im. Dobra. Czekajcie, zerknijmy tylko, gdzie jest punkt docelowy. Ja sobie go oznaczę. Aha, czyli punkt docelowy wygląda mniej więcej tak, że mamy cały teren oznaczony. Musimy za pomocą orła go przeszukać. Tak więc tutaj myślę, że będzie bezpiecznie się ukryć. Nikt nas nie goni, okej. Użyjmy sobie orzełka. O proszę, tutaj był, czyli nawet fajnie się składa, bo będę mógł z tymi typami tutaj się zmierzyć. Tylko sobie, wiecie co, pooznaczam, żebym wiedział, gdzie są.
Zaraz się z nimi rozprawimy. Ja tutaj, kurczę, przyjechałem z dobrymi intencjami, bo jeszcze nie wiedziałem oczywiście, że tego typa będziemy tutaj odbijali od nich, tak więc przyjechałem z intencjami dobrymi, a oni się na mnie rzucają, kurczę. Przybiłem tylko do portu, jeszcze i statek załatwiłem z Afriką, bo zakładam, że nie będę nim wracał. A oni z łapskami na mnie. Co za ludzie. No, teraz zdecydowanie przyjemniej się będzie grało, jak świeci słońce. I teraz tak, rozwalmy ich jak najszybciej. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Tego mogę ściągnąć sobie. Nikt nie zauważy. Kolejny. Trzeba to w miarę szybko zrobić. Dobra. Załatwieni. Przydałoby się teraz te ciała przenieść, żeby tamci na górze nie zauważyli. Będzie troszeczkę ciężej, wydaje mi się, rozwalić, ale spróbujemy. Kotek się tu rozciąga. Ja tu walczę o życie, a kot wyrąbane ma. Dobra, pochowajmy te trupy, żeby tutaj nikt nie przyuważył. Okej. Okay. Teraz fajnie by było spróbować opcji, z której jeszcze nie korzystałem, a która jest bardzo przydatna, a mianowicie gwizdanie na typów. Powinni tutaj się zainteresować, co się dzieje w tej trawie. O, widzicie? Idzie typek. Możemy go teraz tutaj... Ej, no czemu nie dało się? O! Się bałem, że nie będę mógł go tutaj zabić. Dobra, wiemy gdzie jest. Co, sprowokujemy go idąc tutaj. Tak nam się ustawili, że... Dobra, mam pomysł. Tak tutaj widzę, że możemy sobie wejść górą, więc fajnie by było wykonać atak z powietrza, a drugiego już normalnie na szybko rozwalić. A więc korzystajmy z tego, że zauważyłem to udogodnienie. Ciekaw, czy oni mnie nie zauważą. Teoretycznie nie powinni mnie zauważyć, ale... Gdyby to było życie, a nie gra, to pewnie już by przyuważyli, że jakiś typ łazi po linie. I byłoby. Urwiesz mi kabel. Od portu. Dobra. Pięknie. No chodź, 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 chodź. Koleżko, będę miał jednego już mniej. Dobra. Teraz tak, możemy tego typa uwolnić, ale nie wiem jak ta misja będzie dalej miała przebiec. Czy ja będę musiał go odwieźć? Jeśli tak, to będzie lipka. A więc sobie jeszcze tych typów tutaj porozwalam, wiecie? Dla bezpieczeństwa. No, załatw go, kurczę, już myślałem, że się miną. Tutaj jeszcze mamy trzech. Co, może wejdę na ten namiot? Okay.
załatwione. Okej. Chyba porobieni wszyscy. Wyczyściłem całą miejscówkę, więc idziemy uwolnić tego typa, bo nie wiem właśnie, czy ja go będę musiał jakimś statkiem odwozić, czy jak to będzie wyglądało, więc wolałem sobie oczyścić cały teren. Don't forget about me! Thank you. It was very unpleasant in there. You have killed them all. Bastards, they deserve to die. Get me to a safe place, then we will talk. Okej, odeskortuj Damastesa w bezpieczne miejsce. Co oznacza bezpieczne miejsce? Gdzie on jest? Aha, czyli on sam po prostu idzie przed siebie, ja mam tylko za nim lecieć i go ewentualnie bronić. Czyli narobiłby mi problemu, gdybym tych typów nie powybijał, jak on tutaj biegnie, pewnie by go zauważyli. Jeśli kojarzą w ogóle, kogo więzili. Bo jeśli nie, to pewnie udałoby się przemknąć bez ich rozwalania. Nie, no wydaje mi się, że będziemy chyba musieli łódką płynąć. I was going to kill all of them. That damn cage was too hard to get out of his own. Ta klatka była, miała na tyle duże szczeliny, że chyba byś przeszedł przez nie, wydaje mi się. No ale pogadajmy. Apolodorus sent me to help you. Give me the scroll. Scroll? I do not have any scroll. Your job was to carry it. I hid it on our ship. I did not want it to fall into the wrong hands. Where is the ship? At the bottom of the lake. They sank it. Very well. I will get it. Apolodorus is waiting for you at the lighthouse. I will tell him to find you near the sunken ship. Okej, pływać miałem już okazję, ale nurkować? No zdecydowanie jeszcze nie, tak więc zaraz zobaczymy sobie. Znaczy, miałem przed, nawet w tym odcinku miałem taką lekko, małą okazję ponurkować. Ale to tylko przez to, że wykonałem dosyć mocny skok wiary, a aż zanurkowałem. Natomiast tak sam z siebie jeszcze tego nie robiłem. W ogóle tymi łódkami się tak przyjemnie pływa, muszę wam powiedzieć. I szybkie są strasznie, dobra. Teraz tak, cel jest bliski. O, proszę bardzo, mamy cel już. Tak więc lecimy sobie tutaj, zanurkujemy i... będzie nasz. Okej. Ciekawy jestem, czy jest jakieś ograniczenie czasowe. Jest, dobra, widzę pasek nurkowania. That precious scroll. Neck. Muszę powiedzieć, że gdyby nie słaba widoczność przez cały muł, to byłoby fajnie sobie tutaj ponurkować. W ogóle ja miło wspominam, jak grałem sobie chociażby w Assassin's Creed 4, tam były te walki na ukrętach, na wodzie, fajnie to wspominam, ale teraz z tego co wiem, Ubisoft wyda jakąś grę podobną i bardzo przypominającą właśnie Assassin's Creed 4, walki na morzu i tak dalej. Wiele osób, pamiętam, że jak oglądaliśmy wspólnie na streamie zapowiedzi na E3 tej gry, to wszyscy mówili, że kojarzy się z Assassin's Creed 4, tak jakby wyciągnięty content do tej gry. Ale myślę, że sobie tą gierkę obadam, że sprawdzę, bo on, mówię, przyjemność ogromną mi sprawiały te walki na morzach w czwóreczce. Zresztą let's play w całości na moim kanale jest z tej części gry, więc możecie sobie zobaczyć. Here's your precious papyrus. Well done, Bayek. I see you are a capable man. Someone I may be able to trust. The scroll was meant for the Roman general Pompey in an effort to sway Rome to Cleopatra's side. She will be grateful to you for keeping the communication secret. She is at my estate. We're headed there now. How does Aya fit into all this? Her cousin Phanos informed me that she was a driven woman stalking deadly prey. It so happened that I also had reason to bring down this prey. When Aya was successful, I stepped in to protect her. We are grateful. And we are grateful that you have eliminated Eudorus.
He was an odious individual. I should tell you that in addition to Eudoros, I put an end to the phylactery of Alexandria, Gennadios. Gennadios? I am very glad he is dead. But it will cause serious problems for you. The Phylakis are a tightly bound crew. And murderers. They will certainly come after you. So be it. Can I ask why you wanted Eudoros dead? As you know, Cleopatra's brother, Ptolemy, is too young and pliable to be a strong leader. We believe Eudoros was the force behind Ptolemy, responsible for so many of Egypt's current ills. No tak stałem przy tym statku, bo chciałem się z wami pożegnać i powiedzieć, że Kleopatrę spotkamy w kolejnym odcinku. Zobaczcie, bo ile już ten trwa. Ale widzę, że gadka cały czas trwała, więc stwierdziłem, dobra, wsiadam i skorzystam, że jak gadają między sobą, to już dopłynę do tego celu. Here we are. The villa is up ahead. Dobra, zobaczymy, czy możemy tą łodzią w ogóle wypłynąć. Tak. Możemy. Łódź się niestety rozwala, ale się da zacumować w ten sposób, zobaczcie. Okej. Okay. Dobra, tak więc słuchajcie, z Kleopatrą spotkamy się w kolejnym materiale. No, na dzisiaj to by było tyle. Koniecznie stawcie łapkę w górę dla zasięgu, jeśli wam się chociaż odrobinę seria podoba. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!